Generalnie po powrocie zadziwiająco dobrze mi wychodzą. Nie no, dziwo, żebyśmy tu nie przegrali gierki zaraz. Dobra. Double reset do... Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, w odcinku po długiej, a nawet bardzo długiej przerwie, w którym rozpoczniemy sobie taką małą serię, przy której pewnie wrócę trochę do Rocketa. Generalnie mam w planach dzisiaj zagrać tym oto BMW za 40 poziom karnetu. Podoba mi się on zdecydowanie bardziej niż ten za pierwszy poziom, bo jest no taki po prostu bardziej sportowy, fajny, widowiskowy. Natomiast nie mogę się doczekać, aż trafi mi się czarne malowanie w karnecie, ponieważ uważam, że czarny będzie wyglądał jeszcze lepiej. A co do samego karnetu, to jest to chyba jeden z lepszych karnetów w ostatnich sezonach. Przypominam, że cały czas działa kod twórcy Edek, a jeżeli ktoś nie chce wydawać kredytów, to mam dla was dobrą informację, ponieważ mam po prostu jeden kod do Rocket Passa do rozdania. Kod ten możecie aktywować w ustawieniach w zakładce dodatki, tutaj jest coś takiego jak zrealizuj kod i po prostu wklejacie ten kod, który ktoś wygra. A żeby wygrać ten kod, to musicie napisać w komentarz, jakie auto chcielibyście zobaczyć w następnym Rocket Passie i dlaczego. No i dobra, nie ma co przedłużać, generalnie jeżeli chodzi o samego Rocketa, to jak widzicie mam teraz czempiona 3 na jedynkach, więc powiedzmy sobie trochę, że jest tragedia. Natomiast planuję zrobić serię, w której będziemy wracać do SSL-a na tych jedynkach, spróbujemy go dobić w jak najszybszym czasie i zobaczyć, czy pomimo tego, że w zasadzie od ponad pół roku nie grałem w gierkę, uda mi się to zrobić w miarę szybko. Jeszcze zanim zaczniemy rankedy, mam coś, czego nie możecie przegapić. Trwają zapisy do największego międzyszkolnego turnieju z pulem nagród wynoszącą aż 1 000 000 złotych. W drugiej edycji Predator Games poza oczywiście Rocket League czekają na was również szachy, Counter-Strike 2, League of Legends i Fortnite, a finały odbędą się na LANie. Co do Rocketa oraz Fortnite'a, pojawiła się szansa na wzięcie udziału w turnieju dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tak jak widzicie na screenie w tle, aby taki turniej się odbył, musicie dołączyć na serwer Discord Predatora. Tak więc zbierajcie ekipę i zapiszcie się już teraz. Link w opisie. Dodatkowo trwa jeszcze konkurs z nagrodami. Do wygrania jest aż 1750 gwarantowanych nagród o łącznej wartości 455 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? Wydrukuj 3 oficjalne plakaty Predator Games, powieś je w swojej szkole, zrób zdjęcie i wypełnij formularz. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie oraz w regulaminie. No i dobra, mamy naszego pierwszego przeciwnika. Zobaczymy, jak się będzie grało o tym BMW. Ja prawdę mówiąc trochę sobie już nim pograłem i tak dużej różnicy atak tej na nie czuję. Wiadomo, że pewnie Octane ma bardziej precyzyjne hitboxy, natomiast jako osoba, która i tak teraz nie czuję za bardzo samochodów, nie odczuwam tego za bardzo. Chyba tracimy, dobra, nie tracimy pierwszej bramki. Spróbuję postrzelać jakieś ładne gole, póki tak jesteśmy nisko. Taki oto fliczek? Aj, nie weszło. Ale może dobitka? Już jak najbardziej wejdzie, mamy 1-0. Generalnie, tak jak wcześniej wspominałem, w Rocketa samego już nie grałem jakieś pół roku, mniej więcej. No tam oczywiście czasami sobie coś odpaliłem, czasami jakiś freeplay i tak dalej. Ale no, nie grałem bez was, nie było tak, że grałem w gierkę, a po prostu odcinków nie nagrywałem, tylko potrzebowałem takiej dłuższej przerwy od gierki. Zresztą nagrałem już turniej z Bruzem, znaczy nagrałem. Nie wiem jak to określać, bo miałem nagrać, nagrywaliśmy, wygraliśmy turniej właśnie z Bruzem, gdzie zadawał mi wiele pytań odnośnie tego, że zniknąłem z tego YouTube'a na dłuższy moment i tak dalej. Ale okazało się, że po przerwie zapomniałem, jak się włącza nagrywanie i... No, także może nagramy ponownie taki film, ale aktualnie go nie ma. Taka lekka wtopa na powrót do nagrywania, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz mnie słyszycie i jest wszystko ok. Dobra, przeciwnicy tutaj widzę trochę czarują. Vitinha, chyba jest taki, nie pamiętam, brazylijski? Nie, z jakiego kraju jest ten zawodnik PS, że jest ktoś taki jak Vitinha, chyba Portugalczyk, ale może narodowości brazylijskiej. Dobra, bo się odklejam już na samym początku odcinka. Ogólnie przez ten okres, jak mnie nie było w Rockecie, to wydarzyło się zadziwiająco dużo zmian. Ponieważ po pierwsze widzimy boosta swojego teammate'a, tutaj akurat nie mamy teammate'a, więc nic takiego nie widzimy. A, dobra. Quicksir Pinch, no co ja gadam, Ground Pinch. Ale tak czy inaczej są dwie zmiany z gameplayem, ponieważ tak jak mówiłem już przed chwilą, po pierwsze widać boosta, jakiego posiada nasz teammate, ile boosta posiada nasz teammate, i po drugie jest kamera podczas respienia się. Na jakąś sekundę przed zrespieniem się widzimy, po której stronie się zrespimy i możemy się jakby... Ojej, dobra, strzeli nas reseta. Możemy się po prostu lepiej przygotować do tego, co się stanie po naszym odrodzeniu, niekoniecznie obstawiając, lecąc w ciemno, że musimy na przykład skręcić w lewo czy coś. Więc to jest na pewno zmiana moim zdaniem na plus, ponieważ jest tak jakby mniejsze RNG. O czym też rozmawialiśmy na tym odcinku z Bruzem, natomiast no niestety przez moją głupotę nie będziecie mogli tego usłyszeć. Oła, dobra, dostałem dem, ale na szczęście nie tracimy bramki. Możecie też obstawiać? O kurde! Możecie też obstawić, jak szybko waszym zdaniem wrócę do farmy i będę w stanie wbić tego SSL na jedynkach. Oraz czy będę w ogóle w stanie wbić tego SSL na jedynkach, bo to też jakby nie jest pewne. Jeżeli chodzi o inne tryby, na przykład na dwójkach, uważam, żebym wbił w miarę szybko. Zwłaszcza w późniejszej fazie sezonu, ale jeżeli chodzi o jedynki, to w sumie to tam
niski SSL był moim najwyższą rangą, więc tutaj może być różnie. Ale zobaczymy. Mam w planach spróbować. Okej, udało się obronić teraz. Zbierzmy sobie setkę, on nie powinien być groźny. Zrobił dziwną nawrotkę. Nie zdąży tego strzelić niestety. Chociaż może bym zdążył jednak. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Ogólnie na razie mi internet działa w tym meczu, to miałem chyba jednego laga. Ale ostatnio mam też problemy z internetem. Mam nadzieję, że uda mi się zmienić operatora sieci, ale... No to jest kwestia, czy mi reklamacji uznają. Takie off-topy dzisiaj wjeżdżają przy tych jedynkach. Ale od czegoś trzeba zacząć. Dobra, on będzie uderzał? Nie będzie uderzał. To my spróbujmy polecieć na jakiegoś aeriala fajnego. Nic z tego raczej nie wyjdzie za dobrego. Natomiast tak sobie kopniemy w piłkę. Tutaj on nam ją oddał dalej. Z gigabumpem, jak polecieliśmy. Dobra, spróbujmy coś nieszablonowe stracenie bramki. Dobra, nie jest nawet bliska. On sobie będzie jechał po setkę. O, może bym Kuksira strzelił załadowo jakiegoś ładnego w sumie. Zobaczmy. Dobra, buścik zabrany. Weźmy tę piłkę sobie na Ariala. I strzelamy flip reseta. Co w ogóle sądzicie o tym aucie, o tym BMW? To jest chyba model jedynka, o ile się nie mylę. Taki trochę, jak to się nazywa, sedanowaty. Ja prawdę mówiąc, na początku liczyłem, że będzie po prostu jakaś X3 albo X5, tak po grafice, jak widziałem sam tył, ponieważ no SUVy by mi pasowały też do hitboxa. Natomiast w sumie ta wersja z Rocket League'a to już jest jakby całkiem nawet nieźle wyglądająca. Nie jest zła, nawet mi się podoba ten samochód tutaj, pasuje do gierki wyjątkowo. No i przeciwnik się zdążył poddać. Dobra, mamy drugiego przeciwnika, co ma ciekawy awatar. Ciekawy, czy to jest on w rzeczy samej, w sensie no, we własnej osobie. A tak powiedziałem o tych zmianach, jakie weszły, a nie zapytałem was, co o nich sądzicie. Chodzi mi teraz o... O kurczę, trochę przylagowało podczas tych resetów. I dalej laguje, ale zaraz to się może naprostuje. Chodzi mi o to, czy... Co sądzicie o tej zmianie kamery przy demo i o tym, że widać boosta teammate'a. No w sumie tak jak mówię, nie było do... Nie no, tracimy takie gówno. Od tych zmian w zasadzie nie było odcinków, więc nie miałem okazji was o to zapytać. To po prostu... Dajcie znać, co o tym uważacie. A tymczasem, no dobra, nie będzie psycho. On tu uderza wysoko, za wysoko. Uderzył to zdecydowanie lepiej niż się spodziewałem. Nie będę ukrywał, byłem przekonany, że mi po prostu poda na opena. Dobra, widzę, że tego przeciwnika to trzeba z jakimś szacunkiem potraktować. On dziwo, żebyśmy tu nie przegrali gierki zaraz. Dobra. Double reset do... Nie, no co jest? Typie, psujesz mi odcinek. Na SSL takich nie bronili, a na czempionie nie bronią? Generalnie po powrocie zadziwiająco dobrze mi wychodzą... Nie no, co ja za typa trafiłem? To nie jest czempion, ale po powrocie zadziwiająco dobrze mi wychodzą pincze, co chciałbym wam też przedstawić. Chyba strzeliliśmy w sumie... Grand pincha już, ale ja mówię o Kuksir pinchach. Strzeliłem ostatnio chyba swojego najszybszego w historii, 145 na godzinę, a tymczasem tracimy na 0-3. Ale nie no, tak szczerze nie podoba mi się ten typek, no nie gra jak czempion. Totalne śmierdzi kupsko. O kurde. Dobra, kopnęliśmy go, natomiast nie jest tak zbyt kolorowo. Czy zdążyłbym tam do setki? Nie jestem przekonany, tutaj mamy bezpieczną. Dobra, wybijmy sobie piłkę do boku. Przebijmy go. I strzał. Dobra, nie był to najmocniejszy strzał, ale był to strzał wystarczający. Zobaczmy, czy fejki tutaj będą działały. Dobra, szczerze ja się sfejkowałem, że on fejkuje. I odjechałem stąd, nie mamy przez to piłki. Ale żyjemy. Trzymaj na sekundę. Okej, okay. Podbił nam piłę. Zbierzmy sobie tutaj boosta. Zbierzmy tego boosta. Jest kit. Landujemy. Lecimy w górę. Jakiś reset tutaj. O, ładnie nas challenge'ował. Nie no, dobrze ten ziemię gra. Na pewno, to znaczy na pewno, nie wiem, jak grają czempiony, ale nie ma szans, ten ziemek ma hard stacka w tej randze. Zresztą kto normalny by się nazywał Tunein i miał taki awatar, więc prawdopodobnie trafiliśmy na legendarnego Smurfa, ale i tak można, nie no, skam, dobra, i tak ta piłka nie weszła, ale skam, że tego tam nie odbiliśmy jednak. Totalnie miałem tą piłkę na sobie, nie wiem, jak zareagować. Dobra, obrajmy strzał po prostu. Weźmy sobie tą piłkę. Jakiś taki strzał na opena. Zdemujmy go jeszcze, żeby morale mu zmniejszyć. Teraz w sumie sobie zdałem sprawę, że jak się gra na SSL-u, to właściwie nie ma do czynienia ze smurfami.
bo no najwyższa ranga i tak dalej, po co tam smurfować, bardzo rzadkie jest to zjawisko. A na takich czempionach to paradoksalnie, no nie wiem jak na czempionach samych, ale na niższych rangach to na pewno jest to dużo częstsze. Sam nie wiem czy wiecie, ostatnio dużo gram w Valoranta i próbuję tam wbić wyższą rangę. No to w Valorancie to jest bardzo dużo plaga smurfów, też tam jest jakby darmowa gierka, można założyć nielimitowane konta, jedynie chyba level trzeba dobić. Jest zresztą tak samo jak w Rokecie. No ale jest to dla mnie coś nowego, bo tak jak mówię, w Rokecie od dłuższego czasu raczej nie było czegoś takiego jak smurfy u mnie na rankedach, a w Valorancie tego doświadczam, co wy pewnie doświadczacie też w Rokecie. W ogóle możecie dać znać, o kurde, nie trafiłem. Czy trafiłem? Nie trafiłem. Możecie dać znać, jak dużo jest smurfów w waszych meczach, czy takich jakby serio smurfów, nie takich, że mógł ziomek po prostu dobry mecz zagrać. Dobra. Ewentualnie może się okazać, że ten ziomek jest po prostu freestylerem. Chociaż nie, no dalej nie wierzę, że można mieć taki nick na mainie, więc to jest po prostu prawdopodobnie z jakiegoś grand championa wyższego. Ale tak czy siak udało nam się wyrównać. On się wywalił na kickoffie i oddałem najbardziej niecelny strzał jak się dało. Taka dobitka specjalnie nad nim, żeby nie zblokował, bo byłoby niewygodnie. Sfejkował mnie bardzo dobrze. Natomiast już niezbyt dobrze zagrał piłkę. Nie trafiłem, nie? Ja pierdziele. Ale nadem jestem. Teraz dajmy tutaj piłkę mu. Ja sobie kopnę jeszcze. Tracimy gola, bo jestem za wolny. Nie no, trochę szybszy recovery bym miał. Bym miał taki recovery jak normalnie, by nie było z tego bramki. Ale też prawdę mówiąc nie spodziewałem. O kurde. Mamy karambit. Coś krzyknam karambę. Nie spodziewałem się, że gostek. Czekajcie. No champion pikuje. Nie, jestem gównem. Nie no, dziadostwo, dobra, FF. Widać jeszcze ten brak formy. No i dobra, mamy trzeciego, raczej ostatniego przeciwnika na dziś, Interia. Kiedyś była taka stronka chyba do sprawdzenia meczów piłki, albo mi się po prostu wali i po prostu to była stronka internetowa. Nie wiem, kolejna ciekawostka z dupy, ale musicie się na takie szykować po powrocie, bo jak widać nie do końca wiem co mam gadać i tracimy gola na start. Dobra, może jakiś mocny kick-off? Oczywiście, że nie. Nie no, przegrywam kick-offy na czempionie, to generalnie będzie się trzeba do tego dogrzać. Przynajmniej nie trafił. Przynajmniej tutaj nie ma szans, a ja mam okazję na jakiegoś... No dobra, nie był to idealny pinch. Teraz już spanikował gostek. Szkoda, że nie umiem piłki przyjąć. Nie no, znowu przegrałem kick-offa. Muszę się na nich bardziej skupić, bo jak tak dalej będzie, to będzie lipa. Weźmy sobie piłkę na sufit. Jakiś ground pinch przez całą mapę. Okej, okay, nie tak to miało wyglądać, przyznam. 50 do boku. Zebrał jakieś boosty, ale nie wszystkie. I tą piłkę całkowicie zrąbał. Mamy opena, jeżeli nie zmisuję. Dobra, nie zmisowałem. No, zróbmy naszego klasycznego fejka. Okej, zadziałało. Trochę zlagowany strzał oddał. Dobra, wiecie co, jakiś tryhardem polećmy na... Źle to zrobiłem. Zróbmy ode mnie piłki za darmo. Ale tam piłka uderzyła w sufit, czego nie planowałem. Do boku. On nam zostawiał pena. No, to zagrał jak typowy champion. Już myślałem, że nie trafiłem. O, nie jest dobrze. Tracimy kolejnego kick-offa. A spróbujmy nie jechać w ogóle na wznowienie. Co zrobi? A, też nie jechał. Nie wiem, kto jest pierwszy. Dobra, odpuścił nam, mimo że chyba był pierwszy. Strzał fatalny. Taki, żeby idealnie nam strzelił na opena. Ale na szczęście tego nie zrobił. Ja to obronię w miarę łatwo. On nam zostawia piłkę, co nie jest jego dobrą decyzją. Oj. Dobra, źle to zrobiłem. Cofnijmy się trochę po boosta. Oddałem mu za dużo space'a, ale zaraz mu zabierzemy. Nie, co ja robię? Generalnie zamysł był dobry, żeby sobie przyjąć piłkę, a nie oddawać mu ją, ale mechanicznie na razie trzeba się rozgrzać. Dobra, może przynajmniej jakieś resety się dom. Double reset do tego, żeby ziomek idealnie obronił piłkę. Nas skontrował. Tak, jeszcze nas... No nie, no podwozie mi zahaczył i się mnie skręciło. Dobra, zmieniamy taktykę na kick-offa. Do lewej strony, ale to i tak nie działa. Nie no, rozwalają mnie czempiony. Co tu się dzieje? Jakich czasów dożyłem? Z piłka. Ja mu ją podałem i tracę bramę. No nie. Dobra, może ziomek znowu mi tutaj poda. Tym razem nie podał. To nie jest dobrą informacją.
Wywalam piłkę do boku. On mi tak uderza. Leci z nią, ale to nic mu nie da. Open? Chyba trafiłem, dobra, mamy 3-6, muszę to nadrobić. Nie ma szans, że przegram ten mecz. Dobra, czasem jakiś spocony kick-off wolny. Udało się. Mamy i setkę. Lećmy w górę. Strzał. No nie gadaj. Nie gadaj, że jeszcze kontratak po tym. No co tu się dzieje dzisiaj? Kick-off oczywiście przegrany. No jakże inaczej. No dobra. Weźmy piłkę. Trafiłem w boosta. Tam się powinien zrespić, ale on jedzie i tak pierwszy. I go zabrał idealnie, tak jak się zrespił. Dobra, to nie jest groźne absolutnie. Chyba, że dla niego. Nie. Dobra, mamy minutę na 4 bramki. Niecałą minutę, to nie jest dużo czasu. Wypadałoby strzelać absolutnie wszystko teraz. To miał być wave dash, a nie jakieś takie nie wiem co. Dobra, kopnijmy sobie. Jakiś kozioł. Dobra, wpada to w okienko, 3 bramki różnicy. Okej, wznowienie. Jest dobre, jest wygrane. Zagrajmy szybko do środka. Tutaj jakiś fake. Dobra, zadziałał. I mamy 5-7. 30 sekund na 2 bramki to już jest jak najbardziej do zrobienia. W sensie, no cały czas jest wynik do zrobienia, ale teraz już jest nieco nadrobiliśmy w dobry sposób. Już ta sytuacja nie wygląda tak źle jak jeszcze 30 sekund temu. Okej. Zbierzmy tutaj setkę i będzie w miarę okej. Oj, ładnie to spinczował na czas. Dużo czasu tym ukradł. Podbijam. Nie zdążę. Nie zdążymy i przegrywamy to spotkanie. Przegrywamy 2-3 mecze w dzisiejszym odcinku. Szczerze nie tego się spodziewałem. No ale cóż, bywa i tak. Jak widać, seria z powrotem do SSL-a niekoniecznie musi być łatwa. Ale możecie też znać, czy chcecie coś takiego oglądać. Wtedy bym się starał wrzucać przynajmniej z raz tygodniu odcinek z rankę do jedynek. No i co? Mam nadzieję, że mnie jeszcze nie zapomnieliście. I to by było dzisiaj na tyle. Do następnego. Hej. Nie może znaleźć mnie Nemi. Niech to zaraz się już zmieni. Z informacji ciekawostek urósł w tyłku mi wyrostek. Co ja gadam za bzdury.